Cześć, witajcie. Dziś do Was biegnę z naprawdę pyszną propozycją śniadaniową. Zapraszam na jajecznicę z wątróbką i z zieloną cebulką. Proste, szybkie śniadanie, pożywne. Naprawdę warto spróbować. Zapraszam. Na patelni mam już rozpuszczony podgrzany tłuszcz, czyli smalec. Teraz smażę pokrojoną wątróbkę. Mieszam co jakiś czas. I smażę, aż straci różowy kolor. Teraz na chwilę odsuwam na bok. Dodaję masło, dodaję śmietanę. Łączę. Teraz dodaję jajka i mieszam całość. Smażymy do takiego efektu, jaki najbardziej lubimy, jeśli chodzi o jajecznicę, czy ma być mocno ścięte jajko, czy lekko. Dodaję zieloną cebulkę, dodaję pieprz, dodaję sól i śniadanie pożywne. I naprawdę bardzo pyszne, gotowe. Bardzo polecam. Myślę, że do tej propozycji śniadaniowej będę często wracała, bo jest naprawdę bardzo pożywna. Idealna na szybkie śniadanie, także warto spróbować. Dodatki według uznania, jeśli chodzi o warzywa, także bardzo polecam. Jeśli spodobał Wam się przepis, czekam jak zwykle na komentarze i łapki. Jeszcze do końca miesiąca zostało tylko 3 dni i można nabyć mój najnowszy e-book 20% taniej, także warto. Znajdziecie w nim aż 60 nowych przepisów na pyszne śniadania, na pyszne obiady, kolacje, bardzo proste do zrobienia, z prostych składników, mnóstwo sałatek, mnóstwo pomysłów ekspresowych, idealnych na właśnie okres wakacyjny, także bardzo polecam. Link zostawiam pod tym filmem w opisie, także warto skorzystać. Pozdrawiam, do następnego razu, pa, pa!